Słucham, co tu robisz? Ale jak to? Przecież wszystko jest ustalone. Ciocia miała mnie zawieźć na lotnisko. W kinach Tarapaty. Film o przyjaźni z elementami sensacyjnymi. O kulisach jego powstawania rozmawiałam z reżyserką Martą Karwowską. To jest plan Rudery. Mi się wydaje, że to jest jakaś grubsza afera. Jak pani uważa, dlaczego w Polsce powstaje tak mało filmów dla dzieci i młodzieży? Myślę, że na pewno powodem są pieniądze niestety. Tarapaty, czyli film, który wyreżyserowałam, który teraz można zobaczyć w kinach, jest pierwszym filmem dofinansowanym z komisji dedykowanej specjalnie takim filmom dla dzieci, która powstała w instytucie, w PISF-ie. I ja myślę, że to było bardzo potrzebne i że teraz będzie lepiej. Po prostu będzie łatwiej sfinansować taki film dla dzieci. Co panią w ogóle zainspirowało do tego, żeby napisać ten scenariusz? Moja przyjaciółka opowiedziała mi historię o takich bardzo specyficznych złodziejkach, które okradły jej znajomych na Saskiej Kępie w Warszawie. Ja pomyślałam, że to jest fantastyczny punkt wyjścia na historię filmową dla dzieci, na serial albo na film fabularny. Idziemy? Czy rodzice cioci mieli jakąś tajemnicę? Jest to pani pierwszy film dla dzieci i czy planuje pani kolejne? Tarapaty się nie wzięły z takiej decyzji, że będę robić kino dla dzieci, tylko po prostu wzięły się z pomysłu na historię, która nadawała się na film dla dzieci. Tak teraz nie myślę sobie, dobrze, dalej idę tą drogą. Jak będę miała pomysł na film dla dzieci, to będę nad nim pracować, jak nie, to nie. Czy polskie kino młodzieżowe zacznie się rozwijać i czy zacznie w końcu powstawać więcej filmów dla osób w naszym wieku? To zależy głównie od was, bo to zależy od tego, czy będziecie chodzić do kina na polskie filmy. Jeśli będziecie chodzić, to reżyserom będzie się chciało te filmy robić, bo będą mieli poczucie, że jest dla kogo, a producentom będzie się chciało te filmy produkować, bo będzie wiadomo, że to jest opłacalne. Macie z Olkiem jakieś kłopoty? Dziękuję, że pan nie wróciłeś. Z radością zapraszam na Tarapaty, które są teraz w kinach w całej Polsce i myślę, że jak ktoś tęskni za latem i za wakacjami i za przygodami, to naprawdę warto się wybrać do kina z koleżanką, przyjaciółką, z rodzicami. Będzie o czym gadać po tym filmie. Myślę, że to jest przyjemność. Wybaczysz mi? Chcemy oglądać więcej filmów dla młodzieży i dzieci, takich jak Tarapaty. O tym, dlaczego w Polsce ich brakuje, rozmawiali eksperci podczas debaty. Próbowaliśmy z paroma tytułami takiego europejskiego kina. Jest to bardzo trudne i to nawet przy większych budżetach, bo i takie nam się zdarzały z dotacji unijnych. Niedawno spotkałem się z takim bardzo ciekawym zdaniem, że nie należy robić kina dla młodzieży, tylko o młodzieży, bo takie kino będzie dla młodzieży interesujące. Filmy dla młodzieży, takiej plus 14, broń Boże, żeby były robione przez ludzi, którzy będą jakby starali się uprościć obraz świata tylko po to, żeby młodzież lepiej zrozumiała. Młodzież na swój sposób rozumiała wszystko i trzeba ich bardzo poważnie w tym kinie traktować. To jest bardzo trudne w ogóle robić filmy dla dzieci, a też jest trudne z takiego rynkowego punktu widzenia, to znaczy ciężko jest zgromadzić finansowanie na film dla dzieci, ciężko jest znaleźć dystrybutora, który naprawdę uwierzy w ten film. Takie kino, myślę, tak jak każde dobre kino, ma jeszcze pewnego rodzaju misję. Misję rozmowy z młodym widzem, a nie tylko widzenia w nim kogoś, kto idzie do kasy, mówi dzień dobry, bilet poproszę, tam 20 zł, do tego 6 paczek na czosów i super, wszyscy na tym zarabiają, a wychodzi się z tego kina i się właściwie nic nie pamięta. Z filmem to jest trochę tak, że filmowcy jednak chcą kręcić dla siebie, realizować swoje historie, swoje tematy i myślę, że to dziecko zaczyna być takim teraz dopiero też wyzwaniem i takim kimś, dla kogo chce się opowiadać historię i mam nadzieję, że będzie takim bardziej w centrum zainteresowania również właśnie dorosłych twórców. Dzisiaj dzięki Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej pojawił się specjalny priorytet wspierania kina dla dzieci i się okazało, że to działa, że nagle te filmy zaczynają powstawać. Nie ma filmu bez scenariusza, powinien być dobry scenariusz, żeby powstał dobry film. Ale to jest oczywiście nie koniec. Teraz następny krok to jest sprawienie, żeby wybitni polscy reżyserzy zainteresowali się kinem dla dzieci, albo młodzi reżyserzy, ci, którzy właśnie kończą szkoły filmowe, nie traktowali kina dla dzieci jako czegoś gorszego. Wszyscy wspólnie pracujemy teraz na to, żeby całą branżę przekonać do filmów dla dzieci i właśnie udowodnić, że są to takie same filmy jak wszystkie inne, tak samo mogące przynosić też satysfakcję twórcom z realizacji. No to tak też pracujemy na to, żeby przekonać reżyserów, że to może być też artystycznego punktu widzenia super.